No dzień dobry, z tej strony Goofy, z kanału Jebudum. Mamy trzecią i ostatnią mapkę z Uplinku. Gramy, proszę państwa, z Final Doomerem, z zestawem broni JPCP i z Shades of Doom, gdzie ręcznie dobierałem potworki tak, żeby były cyberpunkowe jak najbardziej. Sekrety? O, nie ma sekretów, jak super. Dzięki, Joseph. Nie pamiętam, kto jest autorem, to potem sprawdzę, to oczywiście będzie w opisie. Ale muza fajna. Muza jest genialnie dobrana w tym ładzie, tak w ogóle. Naprawdę fajnie jest dobrana. Ej, guys, mam nadzieję, że coś widzicie. Bo jest troszkę ciemno. Gdzie są jakieś potwory? Tutaj chyba mam iść, bo to się łączy, nie? Nie, a muza świetna, ja pierdolę, jaka fajna muza. Znaczy, o ile wiem, to muza jest z jakichś starych gier brana. I kurwa, jest świetna. Ale ta ciemnica to mnie akurat nie zachwyca, że tak zarymuje. Wolałbym, jakbym wiedział, to bym mod na latarę wrzucił, bo nie wiem, czy wy coś będziecie widzieć. Ale patrzcie, jaki kurwa klimatyczny początek, potworów żadnych nie ma, nie? Szanuję, byle to nie było za długo. Bo jednak, no wiecie. Głupio tak trochę. Jesteśmy w jakiejś wielkiej serwerowni, mainframe, kurwa, że tak pojadę. Cyberpunkowymi klimatami. Dobra, idziemy, kurwa, robimy coś. Ale muza świetna, o Jezus. Coś mi znajomo brzmi ta muza też, swoją drogą. Ale brzmi cudnie, o matko, jak mi się podoba. Dobra, tutaj można się wdrapać. I co z tego wynika? A, tu też się można wdrapać. Kurwa, jak tu jest ciemno, panie. No i co? A, że tutaj, okej. Mhm. Wszędzie trupy. Aha, jesteśmy w innym miejscu. Tej samej salki. Też nie wiem po co, ale jesteśmy. Kurde, no niezłe to jest. Coraz bardziej mi się ten ład podoba, szczerze. Muszę rzec. To już trzecia mapa, to już... Kurwa, ale jak mi teraz skoczą jakieś pojebańce, to byle nie w tej ciemności. To jest przełącznik. Let's do it. Jeśli mają być pod... Co jest, kurwa? A! Wow, wow! Bitches, come! Come, bitches, come! Rawr! Co to, kurwa, mi tam... Rawr! Dozbieram samunicję, chociaż, kurwa, wszystko mam na full, chyba. Rawr! Coś tam chyba się pojawiło w tej sali, z której przyszedłem. Czy tak? Cześć, frajerzy. Może prościej byłoby tędy. Zobaczmy. No, wychylcie się, kurwa. Fuck you. O yes. Jak miło, że światło się zapaliło. Dobra. I potworów jest niby 160, ja dopiero zdjąłem 9. Cześć, foki.
Ja dopiero zdjąłem 9. No niestety. Nima lekko, pani. Czyli tu wracamy się praktycznie, rzecz biorąc, do... Ciekawa progresja, muszę powiedzieć, w tym ładzie jest. Jejku! No byś już podł. Au, 16. Fuck, wracam się po tamte wszystkie apteczki. To było słabe z mojej strony. Nie, te małe to mnie nie ratują, panie. Duża gdzieś była. Gdzieś była duża apteczka. Kurwa, gdzie to było? Czy nie? Czy mi się wydaje? Fuck. No dobra, muszę sobie dać radę, bo nie chce mi się, kurwa, teraz szukać niczego. Ale zjebałem to po całości, no panie. A, rany. Cześć. Podleć tu do mnie, hopie. Podleć, no nie kurwa, ale blisko, proszę. O, widzisz. Teraz. No i co, frajerzy? A, tu też są. Fuck you. Dobra, save i chuj, przepana. Nie chce mi się... Czekajcie, co tu się będzie działo? Za słupem ktoś? Nie. A, jestem po drugiej stronie tego pomieszczenia, okej. Przełącznik. Jak mi coś groźnego wyskoczy, to BFG i chuj. Wow! No i kurwa mówię, no. Nie fikaj, ziomek. Oj, przeniosło mnie gdzieś. Znaczy, no gdzie? Z powrotem tutaj. Po cholerę. Aha, bo to, tak? To jest... Okej, okay, no spoko, ale... Czyli ja coś przełączyłem gdzieś. Teraz pytanie. Co i gdzie? Bo nie wiem. Tu raczej nie. Aha, tu okej. Cześć. Wal się na ryj, Joseph. Powiem wam, że... w Final Doomerze moje dwa ulubione zestawy broni to są te najbardziej futurystyczne, czyli właśnie JPCP i BTSX. To są zdecydowanie moje ulubione. Jakoś tak, no nie wiem, pasują mi, bardzo mi się podobają. I szczerze mówię, że jak tylko mogę coś ogarnąć w klimatach, mówię o mapkach teraz, coś w klimatach takich futurystycznych, to po prostu zajebiście mi się z tymi dwoma zestawami broni gra. Nie chciałem jeszcze brać tej sfery, szczerze mówiąc, ale chuj. Ajajaj, kurwa. Dobrze, że to splashu praktycznie nie ma. Przeżyło coś? Chyba nie. Dobra.
Co, dwie aż? Na chuj. Aaa, cyberdemon. Cześć, chłopie. O, rzesz, kurwa. A ja nie mam amunicji. Co, bluzka? Gdzie on jest teraz? Tutaj. Blue Skull, powiadasz. Szkoda, że kurwa nie wiedziałem. To ja może tu kiedyś... A, rzeczywiście jest. Ło, czekajcie, czekajcie, bo nie byłem gotów na takie. O kurwa, on tu za mną przyszedł. Ajajaj, kurwa, prosto w ryj. To on teraz tutaj za mną przylezie, ten pojeb, tak? Kurwa! Ja mu coś tym robię, bo... Bo w ogóle nie brzmi jakby mu coś... Kurwa, ja mu chyba więcej tym zrobię, ty. Ajajaj. Skurwielowi szybko to lata. Kurwa, co mi z tego BFG? Jak do niego w ogóle nie ma jebanej... O matko. On, czy on kurwa musi za mną łazić? Pizdę jeża, będę go musiał ominąć, no nie ma siły. No będę go musiał ominąć, hehehe. Nie wiem kurwa jak, ale będę musiał. Wow, po... Aż do chuja ciężkiego. No nie, no nie, nie, nie. Tu jest wąsko, kurwa. Moment. Ciężko będzie. Kurwa, no nie, tu jest tak wąsko, ja go nie ominę tak, żeby mi nie wpierdolił. Jesus Christ, on ma za duży hitbox. Nie wiem, co ja tu mogę zrobić, szczerze mówiąc. Przypierdoliłbym mu z BFG, ale ja mam kurwa 35 amunicji, jak się okazuje, do tego szajsu. A slotu numer 6 w ogóle nie znalazłem. Poszedł sobie gdzieś. O, jak miło! Gdzie to było? Dobra, coś zmieniłem. Czekajcie, kurwa. Nie wiem co, ale coś zmieniłem. Aaa, do chuja ciężkiego! Skurwysyn jebany! Gdzie ja tu coś mogę jeszcze? Aaa, oni jeszcze kurwa tu są? Jezu! Pierdoleni! No i znowu go będę musiał omijać tędy, Jezus Maryjo, Panie. No kurwa ziomek, ja cię prędzej z pistoletu zapierdolę.
Idę ci wpierdolić, chłopie! Nie wiem, ile mu zdjąłem. Nie przyglądałem się, kurwa. Kurwa, nie chowaj tej katany, geniuszu! Kurwa, mać, ja bym go chciał tak... taki stagger na nim zastosować. O Jezus! No nie, ja tego nie dam rady zrobić. Przydałaby się nietykalność, kurwa, naprawdę. To może bym dał radę. Wow, to musi tak migać, kurwa. No jeszcze jakiś jebany labirynt dostałem, no nie. A tu z... o Jezus, serio. Dobra, teraz wyjdą te ćwoki, to ja wiem. Za plecami pewnie też mam, co? Jeszcze gdzieś? Aha, i takie coś. Kurwa, źle się patrzy na takie coś. Oh my god, kubuśki. To jest jeszcze jeden berserk, serio? Czekajcie, bo ja się tu już gubię. Aha, to już jest zrobione. Zaraz, tu się nie da. Tu się nie da. To się wracam? Tu się też nie da, ale tu jest przełącznik. To kurwa. I jeszcze raz. I teraz co? Kurwa, ziomki! A matko! Nie, no jakby to tak nie migało jeszcze, to kurwy nędzy. Przecież to się tak źle patrzy na to. Boże, gdzie ja jeszcze nie byłem? No tu na przykład. Weź już, padaj, hopi. No dobra, ale tutaj nic nie ma. Po chuj ja tu przyszedłem. Aha. No przestały wreszcie, kurwa, tupać. A nie, nie przestały. Tutaj podobno. Ma chuja. Będzie trzeba naokoło jakoś. Jesus Christ. To jest chyba wyjście z... a gdzie tam? Tu też nic nie ma. Kurwa, jakim cudem ja aż tak bardzo tutaj błądzę. Tędy tu chyba wlazłem. No to kurwa, gdzie jeszcze? Tu coś... No nie no... Przepraszam, jak? Ja pierdolę... Upierdliwe to jest, nie lubię takiego czegoś. Jeszcze byłoby spoko, gdyby to tak nie migało, ale to powiem szczerze, że w tym momencie... No matko. A nie, dużo was trochę.
No padaj, kurwa, ziomek! Nie to. O Boże, Boże. No i co teraz? No i co teraz? Tu nie. Tu byłem podobnież. Aha, to tu nie byłem. No. O Jezus Maria, czynganerzy, kurwa, ich pierdolona mać. A ja z nimi... Zaraz, bo nie wiem jak dawno to kurwa było. O Jezu, baronów będę musiał jeszcze raz, kurwa. I to teraz nie wiem gdzie oczywiście, ja pierdolę. No nie wiem gdzie. Boże, ja już teraz nie pamiętam gdzie ja to kurwa znalazłem. Co za chujnia. Czemu ja tam kurwa nie zrobiłem save'a, panie? Tutaj. Rób save'a i nie denerwuj, ziomek. O Jezus. Gdzie on kurwa zniknął? I że niby tu, tak? No, tak. Weźcie, spierdalajcie. No dobra, 120 na 160. Fajnie, fajnie. I co teraz, przepana? Bo nie wiem. Słyszę tego pojeba. No, muszę rzec, że to jest dosyć męcząca miejscóweczka. To na pewno. Nie wiem gdzie teraz. Nie no panie. Kurwa, chyba mnie otoczyły chujki, bo... Kurwa, same berserki mi tu dają, a tak dać kurwa apteczkę, to nie łaska. Znaczy, berserk też jest apteczką, tak po prawdzie, więc spoko. Boże, gdzie teraz? Dwie trasy podobne.
co jest? Nie no, to jest za długa ta sekwencja. To autentycznie, to już mnie wkurwia. Ja nie lubię takich labiryntów, to po pierwsze. A tu jeszcze kurwa te migające ściany, no chuj mnie zaraz strzeli po prostu. No i co jeszcze? Może kurwa Wiley mi tyle jeszcze daj, co? Jezus Maria, może ja będę siedział cicho. Kurwa. Dobrze, że sobie oszczędziłem tego berserka. Gdzie on był? Nie tu. O, tutaj jest wyjście w ogóle. Ale gdzieś tu miałem berserka, którego nie podniosłem. No i dobrze, bo się przyda jaka apteczka, kurwa. No i to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o tą sekwencję. No to było akurat chujowe, powiem wam. O, jaka ładna, jaka... No nie, ta miejscowa jest super. Anyway. Jestem, kurwa, w klatce. I co teraz, i co teraz? Ło, panie, a ja tutaj mogę... A mogę. No to dobra, no to dobra, no to dobra, nie? Kurwa, ale trasę w coś, ziomek! Ja pierdolę! Wydawałoby się, że ich tyle jest. Ja im coś robię w ogóle? Kurwa, serio? Nie no, bez jaj, takiej ilości to ja dawno nie widziałem, kurwa. Już to kogoś popierdoliło chyba. Ja to naprawdę muszę wszystko rozjebać? Popatrzcie, bo ich ilość cały czas rośnie. Ja muszę porozwalać te, bo... Czekajcie, nie, to jest głupota. To jest głupota, kurwa. Zdecydowanie nie. Bo to jest czysta głupota, kurwa. Znaczy ja tu przedtem nie dostałem slotu numer 6 poprzednim razem? Padaj, kurwo. Jezus. Co ich jeszcze jest tyle? Ach, kurwa mać, kiedy to się stało? A ja przede wszystkim jednej rzeczy nie rozumiem. Za pierwszym razem jak tu wchodziłem, to pod nogami mi się pojawiło... Aha, bo to jest losowe. Plazmówka mi się pojawiła, a teraz już kurwa jakoś nie raczy. No nic. No co jest, kurwa? Co ja muszę zrobić, żeby to zaczęło zjeżdżać? No co jest, kurwa? No... Jezus, nie ogarniam. Co ja zrobiłem poprzednio, że zaczęło mi to zjeżdżać? A teraz nie chcę. O chuj chodzi! No, ja pierdolę. Znowu plecak. No teraz kurwa jakoś raczy, nie? Gdzie jest drugi, trzeci?
No kurwa, zdechłbyś, chuju. Jesus Christ. Jesteś mój, chodź tu. Kurwa, ich jest jeszcze więcej. Nie no, ta miejscówka to jest masakra przecież. Że ja już mam 40 życia, a miałem 200 przed momentem. Jak to można normalnie przejść? Ja już mam 17, no kurwa, a zacząłem od 200, noż ja pierdolę. To przepraszam, jak to się da przejść normalnie? Bo przyznam szczerze, że nie wiem. Znowu plecak, kurwa. No i co? No i co? No ginie ktoś, kurwa, od tego? Ja tym strzelam i nic z tego nie wynika, kurwa. Ty, ja serio nie wiem, jak ja to mam przejść bez cheatów. Ale serio. No przecież to jest pojebane, one się mnożą jak... Jak to się da, kurwa, przejść? Niech mi to ktoś powie. Jeszcze zaraz god moda wpiszę, kurwa, bo ja mam wyjebane na takie coś. Okej, mapa, jak mi się zajebiście podobała... Ach, serio? Zaraz, naprawdę? ...14, 13, 60... Chwila, moment, serio? Ja po prostu mogę wyjść? Jesteście, kurwa, pewni? A może o to chodzi? Może, kurwa, o to chodzi, rzeczywiście. Ale czekajcie, bo na razie się nie da wyjść. Ja coś muszę z... ja muszę ileś ich rozjebać chyba najpierw. I wtedy się otwiera. Nie, tu już jest otwarte. Nagle jest otwarte, kilka wyjść. No to chuj, to wychodzę. Nie będę się wygłupiał. Przecież nie do przejścia, guys, no kurwa jak. Zresztą one chyba nie przestają się spawnować albo coś, nie wiem. Ogólnie, no trzecia mapa to mi się najmniej podobała. Przez tą drugą połówkę. Początek miała super klimatyczne, bardzo interesujące, jak tam nie było potworów żadnych, tylko się szło przez puste korytarze, było super. Ale potem to spierdolili, bo ta cała sekwencja z tym labiryntem migającym to była masakra. Nie pozwolili mi wrócić do Cyberdemona, co też dla mnie jest takie pojebane. Myślałem, że będę mógł spróbować go rozwalić, a tu tymczasem nie. I w sumie chyba w ogóle nie da się tam wrócić już do niego. No i ta końcówka też jest popierdolona, nie? To tak by... Chodziło o to może, że wirusy się mnożą. I mnożą, i mnożą w tej cyberprzestrzeni zainfekowanej, nie wiem. W każdym razie, no widzicie, jak chujowe mam ten, 65% ledwie. Słabizna. Także... pierwsze dwie mapki super. Trzecia już jest bardzo nierówna. No ale dobra, nie? Okej. Okay. Przeszliśmy, jest załatwione. Bardzo interesujące wizualnie, na pewno. To na 100%, to mi się podobało bardzo pod tym względem. Okej. Okay. Dobra, no to kończymy. To dzięki w takim razie za oglądanie. Widzimy się w następnym czymś, cokolwiek by to było. Także dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, hej.